zobaczymy do tej hali, tyle ludzi, co przyjeżdża kolejny rok. Myślę, to jest dobra możliwość się zapoznać z ofertą na, z branży wędkarskim, z wielu firm. No i oczywiście z naszej marki mamy przygotowane bardzo ciekawe rzeczy. No i myślę, to jest dobry punkt, jak ludzie przyjadą, mogą wszystko w jednym miejscu zobaczyć. Poznań jest dobrze położony punkt geograficzny w Polsce w ogóle. Targi to też bardzo dobrze tu zorganizowali tę imprezę. Fenomen tkwi w świetnej organizacji, w doskonałym punkcie, jakim jest Poznań, w doskonałej organizacji tu na miejscu, na targach, w świetnej atmosferze. Organizator tych targów przyciągnął wszystkich i większych, i mniejszych graczy do targów Rybomania właśnie w Poznaniu. Wędkarze zorientowali się, że tutaj będą liczący się producenci, dystrybutorzy na rynku wędkarskim. Ja pamiętam 3 lata temu z dyrektorem targu, z Piotrem Kamińskim, odbyłem pierwszą rozmowę taką, gdzie zastanawialiśmy się, czy jest możliwość reaktywacji prawdziwych wielkich targów wędkarskich. Rzecz niesamowita, że w tak krótkim czasie z Rybomani stały się no, chyba w tej chwili największe europejskie targi wędkarskie. Tej wielkości impreza w Polsce tak zorganizowana fantastycznie. Zainteresowanie targami myślę, że jest bardzo duże i to nie tylko tymi wędkarskimi, ale także myśliwskimi. Także targom i tego, co się będzie działo w przyszłym roku, wróżę jak najlepiej. Uważamy, że targi Knieje mają dosyć duży potencjał na przyszłość i myślimy, że w przyszłości to się będzie rozwijać. Kiedyś żeśmy zastanawiali się nad tym, aby w Poznaniu odbyły się targi łowieckie, prezentujące nie tylko akcesoria, ale również broń i amunicję. Uważam, że te targi naprawdę mają duży potencjał. Myślę, że powinny rozwijać się w coraz szerszym kierunku i zachęcać przyszłych handlowców, importerów akcesoriów łowieckich, broni, amunicji, ażeby wystawiali się tutaj na targach. Znam wiele imprez targowych za granicą. Bywam również od kilkunastu lat w Polsce na wszystkich targach żeglarskich i uważam, że Poznań jest najlepszym miejscem na profesjonalne targi wodniacko-żeglarsko-motorowodne. Uważam, że to jest bardzo dobry kierunek, że miejsce przede wszystkim międzynarodowe targi poznańskie jest idealnym miejscem, żeby propagować taką tematykę jak żagle właśnie i sporty motorowodne.